dzień teologii, tom traktatu i encyklik. Byłyby niczym, gdyby nie mogli dotrzeć do Boga ludzie znikli. Bo to nie rozum ludzkość zbawia, wiara kształtuje świata losy. Zwyczajnym ludziom Bóg się objawia, i dzieciom, i pastuszkom bosym. Bóg się objawia w śpiewie wiernych, którego wojna nie zagłuszy. W siedmiu czynkach miłosiernych, w siedmiu czynkach względem duszy. W siedmiu czynkach miłosiernych, w siedmiu czynkach względem duszy. Grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Słuchaj Jezu. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Badacze prawa i dogmatu szukają wciąż potwierdzeń dla tezy, że Pan Bóg jest potrzebny światu. Lecz to nie wielkie filozofie o Bogu prawdę odkrywają. Chrystus narodził się w biednej szopie i biedni ludzie Go poznają. Bóg się objawia w śpiewie wiernych, wielkim jak wielka boska chwała. W siedmiu uczynkach miłosiernych, w siedmiu uczynkach względem ciała. W siedmiu uczynkach miłosiernych, w siedmiu uczynkach względem ciała. Łaknących nakarmić, pragnących napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Śpiewajmy razem.